Co się dzieje? Co się dzieje? Jestem na kanale. W końcu! Dzisiaj chcemy Wam poodpowiadać trochę na pytania, bo prosiłam Was, żebyście zadawali pytania. Już Wam pokazuję, gdzie. Jakby to było najważniejsze, ale Wam pokażę. Pomogę. Pod tym zdjęciem prosiłam Was na Instagramie, żebyście zadawali mi pytania. Jest 200 komentarzy. Wow! Dziękujemy bardzo za wszystkie. Skrupulatna selekcja by Alan. Tak, Alan wybierał pytania, więc ja myślę, że później tak jeszcze przelecimy wszystkie, tak sobie przelecę, żeby zobaczyć, czy coś jeszcze ciekawszego nie będzie. I zaczynamy. Alan będzie zadawał pytania i będziemy razem odpowiadać, mam nadzieję, razem. Z naszym większym wiem. To jest oczywiste. Dobra, dawaj. Pani ekspert. Tak, słucham. Nie jestem ekspertem. Pani Dąciu. No mów. Jakie są najlepsze ćwiczenia na brzuch twoim zdaniem? A może ty najpierw się wypowiesz? Właśnie ja też mam z tym problem, chętnie posłucham. Dobra, no to ogólnie, wiecie co, problem z brzuchem jest taki, że bardzo dużo ludzi, kiedy robi brzuch, na przykład kiedy robi unoszenie nóg, czyli teoretycznie powinno być to ćwiczenie na dolne partie brzucha, ale robiąc to, czują czwórki. Masz tak? Bardzo osoby, które właśnie mają bardzo słaby brzuch, nawet dostałam taką wiadomość ostatnio, po prostu czują czwórki. I w takim momencie zaczęłabym bardziej od takich ćwiczeń, gdzie jesteście w stanie w inny sposób wzmocnić brzuch. Przykładowo, niedawno poznałam właśnie taki pomysł, leżycie na ziemi i pod odcinek lędźwiowy wkładacie sobie ręcznik, czy jeżeli macie na przykład duże przodopochylenie miednicy, wkładacie coś większego i dociskacie ten ręcznik, czy to coś innego, do ziemi, tak na maksa. I wtedy tak bardzo fajnie spina Wam się brzuch i to ćwiczenie na sam początek jest mega. A tak, ja na przykład bardzo lubię alachy, bo one mi bardzo fajnie wchodzą i bardzo dobrze na mnie działają, ale na przykład nie jest w stanie ich począć. Właśnie pouczyliśmy się. Bo to też jest określona technika, jaką trzeba zrobić, żeby po prostu poczuć ten brzuch. I to wcale nie musi być przy dużym obciążeniu. Ja tam lubię duże, bo tak mi jest fajniej, ale no, więc ja bym powiedziała alachy, właśnie to, co powiedziałam Wam wcześniej. Raczej nie robię takich typowych brzuszków, bo dla mnie to jest po prostu bez sensu. No panie, plan. Planki, no przecież to jest królowa przysiadów. Królowa brzucha, no. Planki, tak, jak najbardziej. Daj, Ewa. A ty? Masz jakieś takie swoje ulubione ćwiczenie? Właśnie nie mam, bo muszę słabo ćwiczyć. Ale ty często robisz unoszenie brzucha. Unoszenie nóg. Jedyne, co mi wychodzi. Dobra. Powiedz, jak pokonać wstyd na siłowni. Powiem Wam tak, ja kiedy na początku chodziłam, też tak trochę jakbym się wstydziła, chociaż to nie było też aż tak mocno... Ale ty zaczęłaś chodzić w ogóle na mordowni takiej typowej, gdzie są sami faceci koksy. I wtedy ja szczerze, ja się wtedy czułam bardzo dobrze, bo byłam... Wstydziłaś. Ale później, już jak już trochę ogarnęłam, czułam się bardzo dobrze, poczułam się taka wyjątkowa, że jestem wśród facetów, oni tutaj ten, a ja tutaj też jadę, nie? I wtedy czułam się bardzo dobrze, ale wcześniej... No, ja na przykład chodziłam z Alanem, więc to też było mi łatwiej, bo on był wtedy bardziej w tym temacie, ja kompletnie nic nie wiedziałam, Alan wiedział więcej, też może nie wiadomo... No nic nie wiedziałem. No, ale wiedziałeś więcej ode mnie, więc tak jakby nie było takiego momentu, że ja weszłam na siłownię i myślę, i co teraz? Bo Alan był, więc on mi pomógł sobie ułożyć plan i jakoś tam poszło, no i teraz ja kompletnie się nie wstydzę, ja mogę iść sama na siłownię i mogę iść nawet na nową siłownię sama i ja nie mam z tym problemu, tak? Oczywiście ostatnio poszło. Ale poszłam z kolegą i z koleżankami, więc no, ale wiecie, o co chodzi. I teraz jak to przemóc? Po prostu nie da się tego tak na... No, ja na przykład też nie lubię za bardzo nowych rzeczy, ale jeżeli chodzi o siłownię, to jest w ogóle inny temat, więc ja tu... Jeszcze raz. Po prostu musicie się przemóc i pójść. I zobaczycie, jeżeli będziecie się dobrze czuli, no to... Czuły przede wszystkim, bo chyba jednak faceci nie mają tego problemu. Ale ciężko mi jest powiedzieć, no bo najlepiej pójść z kimś i po prostu się przyzwyczaić, tak. A najlepiej jeszcze, jeżeli ogarnęlibyście jakiegoś mądrego i ogarniętego, znowu to samo słowo, trenera, który by Wam w tym wszystkim pomógł. I nie dość, że będziecie lepiej się czuły, bo będziecie tam z kimś, będziecie wiedzieć, co robić, bo ten trener Wam ułoży. Jeszcze jak będzie ogarnięty, to ułoży Wam pod Was, a nie taki typowy gotowiec. No i po prostu będzie Was pilnował, jak robicie, jak wykonujecie ćwiczenie i tak dalej, i tak dalej. Więc tu nawet nie ma miejsca na wstyd, tak? Bo jesteście z kimś, kto wie, co robi i nawet jak będą te osoby z boku patrzyły, to one będą patrzyły na Was, o fajnie, masz trenera i robicie razem, tak? I wiesz, co robisz. Albo jeżeli już nie chcecie trenera, to chociaż osobę, chociaż i tak bym polecała trenera, to a jak nie, to chociaż osobę, która jest w tym temacie i wie, jak dane ćwiczenie powinno się wykonywać, ale to też wiecie, jak Smith, no. Tak szczerze, nie mają dużą pomysłu.
Ja na przykład, ja tak. Znaczy, no nie do końca. Ja lubię popatrzeć, jak to co robi. Ale ja nie hejtuję. Bo na przykład ja mam tak, że jak ja widzę na przykład dziewczynę, która jest zagubiona i która nie do końca źle robi, to ja lubię podejść i jej powiedzieć. Też na przykład parę razy już do mnie dziewczyny podchodziły i pytały się, jak zrobić to, na co jest to i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to nie jest miejsce, żeby się wstydzić. To mi się wydaje. Wiem, sorry. Też. Nie boisz się mięśni, w sensie ważyć za dużo. Ale waga nie jest najważniejsza. No, ale taki byk. No ja mogę nawet stówę ważyć, mi to nie przeszkadza. Chodzi o to, jak wy wyglądacie i jak się czujecie w swoim ciele. A waga naprawdę nie jest ważna. No to raczej chodziło o, czy nie boisz się być takim koksem. Nie. Ja też nie chciałbym w końcu. Ja lubię tak wyglądać. To znaczy, podoba mi się to, jak wyglądam. Tak. Nawet uważam, że jeszcze mam za mało mięśni, ale no to wiecie, to już jest indywidualna kwestia. Jak polecasz ćwiczyć? Najpierw kardio, potem siłowe, czy na odwrót? Mówiłam o tym w filmie Wszystko o aerobach. Chyba tak, albo wszystko, tak mi się wydaje. Ale tak szybko, najpierw, ja w ogóle dla mnie najlepiej byłoby osobna jednostka treningowa na trening siłowy, osobna jednostka na aeroby. To jest najlepsza opcja, ale jeżeli już musisz, to po siłowym. No zdecydowanie. Ale to też nie jest najlepsze wyjście. Ale już jak musiałabym wybrać mniejsze zło, to wybrałabym po siłowym. Najlepsze pytanie dla Ciebie. No. Jak wykonywać przysiad, żeby poczuć pracę pośladków? I tutaj chcę do dziewczyny. Ja czuję jedynie nogi, choć poprawnie wykonuję przysiad. To jest bardzo popularny problem wśród wielu osób. Szukam czegoś. Wiecie co, ja bym w ogóle chętnie nagrała taki osobny film o tym, bo jest naprawdę dużo metod, które można zrobić, żeby zamiast czwórek czuć tyłek. Ale przykładowo, spróbuj, ale to też jest mi ciężko wytłumaczyć, bo ja na przykład nie wiem, jak ty robisz to, ten przysiad. Według ciebie może być poprawna technika, a ja bym na przykład to zmieniła. Albo masz jakieś patologie, które uniemożliwiają ci czucie tyłka. Więc, no wiecie, ciężko mi jest tak powiedzieć. Ale to, co możecie spróbować, to na przykład podłożyć sobie takie małe ciężarki podpięte. Proszę. Krążki i spróbować tak, jeżeli to Ci nie pomoże, to skupiaj się tak jakby na wypychaniu kolan do zewnątrz, ale też nie wypychaj ich tak na maksa, tylko tak trochę i jak wstajesz, też próbuj kolanami iść na zewnątrz. I przez całą, bo na przykład ja też tak do końca nie czuję tyłka w momencie, kiedy w ogóle nie skupiam się nad jego spinaniem, ale jak skupiam się nad jego spinaniem, to czuję cały czas, czyli schodząc, spinam już tyłek na maksa, bo wiecie, jak dużo osób robi przysiady, schodzi, wstaje i dopiero spina, chciałam powiedzieć squeeze. Tak, a ja robię tak, że spinam już tyłek, kiedy schodzę, spinam, wstaję, dalej spinam, stanę i jeszcze mocniej dopinam. I ogólnie cały czas się spinam. Ogólnie cały czas spinam tyłek. I wczoraj miałam trening nóg i teraz miałam ten trening nóg, który miałam wcześniej i powiem z czystym sumieniem, bez bicia, przyznam się, że wcześniej nie czułam tak tyłka, jak czuję teraz po właśnie takich paru zmianach i gdzie staram się bardziej wyizolować te pośladki i już drugi trening robię tym nowym sposobem i dzisiaj mam domsy, więc super i wtedy też miałam domsy, tylko miałam wtedy trochę większe, bo jeszcze bardziej się skupiałam, a wczoraj tak bardziej cieszyłam się z nowej siłowni, więc... No okej, okay, ale który rodzaj przysiadu będzie bardziej na tyłek niż... To zależy, bo jeżeli chcecie robić na przykład na mięsień pośladkowy średni, to bardziej sumo. Ale jeżeli chcecie robić centralnie na wielki, no to ten klasyczny high bar, czyli sztanga z tyłu, bo jeżeli macie z przodu, to też ten środek ciężkości idzie Wam bardziej do przodu, więc bardziej poczujecie czwórki, a nie tyłek. Dziękuję. To macie, dobra. Mamy jeszcze jakieś... Szukam dalej. Dobra. Tutaj też właśnie dziewczyna, która w ogóle jest... Przepraszam, ale nie pamiętam, jak masz na imię. Czekajcie, zobaczymy, czy jest na Instagramie. Nie, nie ma. Ale poznałyśmy się na siłowni. W Arkadach, więc cześć. I tutaj jest właśnie pytanie, jak pozbyłaś się tych zniekształceń ut, nie wiem jak to nazwać. Chodzi o violin deformity, czyli nie mam takich okrągłych bioder, tylko mam i nie pozbyłam się tego, dalej to mam, ale bo ja po prostu mam tak z natury, tak, więc nic z tego nie zrobię, ale na przykład jeżeli są bardziej takie, no, dziewczyny, które mają troszeczkę więcej tłuszczu, to mogą być tak zwane bryszczesy, które można spalić poprzez redukcję. U mnie to nie jest tłuszcz, tylko po prostu mam tak uformowane kości i tego się nie da naprawić. Więc ja już sobie będę do końca życia i tak. Sorry, czy patrzycie głównie na moją łysinę, ale szukam. Jak przeszłaś z trybu mniej niż 1000 kalorii na zdrowy tryb życia? Jakie wskazówki dałabyś takiej osobie? To wszystko siedzi w psychice i ciężko się przestawić. Ja akurat nie miałam tego w psychice, tylko ja po prostu myślałam, że ja tak szybciej schudnę.
I wtedy jadłam na przykład talerz brokułów i mówiłam, och, jaka jestem najedzona. Jeszcze do tego biegałam. To nie było. Byłam najedzona, no tak, ale po prostu, no dobra, trochę to się działo w psychice, ale ogarnęłam, zaczęłam więcej czytać i po prostu dowiedziałam się, jak bardzo jest to niezdrowe i jak bardzo może to wszystko, wiecie, zaburzyć tą... zaburzyć po prostu pracę organizmu. I teraz jak z tego wyjść? Najlepiej to jest tak zwany... Reverse diet, czyli odwrotna dieta. Chodzi o to, że po prostu stopniowo dodajesz kalorie. Nie robisz na przykład 1000 kalorii i mówisz, dobra, wiem jakie to jest złe, to dalej od razu jadę 2000. Nie. Robisz stopniowo po 100-200 kilokalorii na tydzień, na 2 tygodnie. I wtedy powoli, powoli wracasz i tym sposobem nie zalejesz się tak bardzo, a dojdziesz właśnie do tych kalorii, które powinieneś spożywać, żeby utrzymać poziom tkanki tłuszczowej, czy zgubić ją, czy zacząć budowę. Podoba mi się pytanie, jak zmieniłaś swój trening na pośladki, że teraz jest ogień? 3 razy ogień. Ogień! No to tak jak mówiłam, po prostu zaczęłam skupiać się na izolowaniu pośladków. I to też już troszeczkę inne ustawienie, na przykład stóp, inne ustawienie maszyny i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, kiedy mogę spotkać Cię w Arkanie? Musisz wykupić abonament, 10 spotkań. Nie, to ja jestem tak średnio, tak koło 16, 17, 18, na pewno raczej po południu. Nie mam w sumie takiego określonego czasu, ale często mówię na stampie, że jestem, więc zapraszam tam, albo że idę. I tutaj też pamiętam, że było bardzo dużo pytań... Pamiętam, że było też bardzo dużo pytań na temat książek i w ogóle miejsc, no, z których się uczę. I ja nagram taki film o wszystkich książkach, jakie mam, powiem, które są warte uwagi, które lepiej sobie odpuścić. Postaram się to nagrać w tym miesiącu, ale nie obiecuję. I wtedy po prostu wszystko będziecie wiedzieć, bo naprawdę bardzo często dostaję takie pytanie, więc na pewno chcę to nagrać, ale zobaczymy, kiedy mi się to uda. Ja myślę, że będę chyba już koniec, co? A może jeszcze ostatnie. Dobra. Rekordy. Przysiad, ciągi, wyciskanie klasyczne. Nie skupiam się na rekordach. Ale znasz. Przy martwym ciągu? No w martwym ciągu 80 kg. Twoje. 82,5. A wyciskanie klasyczne miałeś 4 dychy. Nie 45? Jakoś tak, ale nie robię w ogóle tego ćwiczenia, a przysiady nie skupiam się na rekordach, tylko po prostu robię tak, żeby czuć tyłek. To teraz ty. Nie, ja nie mam rekordu. Bo my po prostu no nie, oprócz martwego. W martwym faktycznie jest, czasami chcę pobić rekord, ale tak to nie bije rekordów. Po prostu jakoś mnie to nie kręci. Następnie. Jak wargo. Dobra, więc dziękujemy Wam bardzo za pytania. Mam nadzieję, że trochę tym filmem rozjaśniliśmy Wasze umysły. Sorki, że Alan znowu się nie odzywał. No ale tu ekspert musi się wypowiedzieć. Nie, żartuję. Nie jestem ekspertem. Dobra, więc dzięki bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, to zapraszamy, bo nigdy o tym nie mówimy, więc jeżeli chcecie, to tu. Snapy, Instagramy, Facebooki, wszystko macie w opisie, więc też zapraszamy i trzymajcie się, do zobaczenia. Pa! Czemu ty zawsze musisz coś odwalić? Muszę.